Dobry, Maciek z tej strony z firmy Mawkar, a dzisiaj mam dla Was króla polskich dróg, czyli standardowego Passata B5 po liftingu. No i tutaj w Waszej ulubionej odmianie teraz oczywiście ludzie się przerzucili na benzynkę. Jest to 1.8 turbo i dość rzadko spotykany w tych latach automat Tiptronic, więc automat dobrej jakości, silnik o bardzo dobrych opiniach. No i przy okazji dosyć dynamiczny i nadający się do LPG. No ale myślę, że każdy, kto szuka Passata, to wie o jego zaletach, że to jest taki na najwyższej półce do wybierania przez klientów. Później jest 1.6, 2 litry jest na końcu. No a takie mniej popularne odmiany jak 2.3 i 2.8, no to już są bardziej wozy dla osób takich koneserujących już te samochody. Bo się nie oszukujmy, coraz mniej ich na drogach. Passat chyba obchodzi. Wychodził w 97 roku, pierwszy wyszedł, albo nawet i szóstym, no to zaraz będzie miał niedługo 30 lat. Co o tym brydzę? 2003 rok, przebieg tylko 198 tysięcy, czyli 21 lat ma bryka, więc nawet nie całą dychę rocznie ktoś tym pojazdem pokonywał, więc według mnie bardzo, bardzo niski przebieg. Wersja taka dosyć niezła, bo macie te chromy, też poszukiwany sedan, Alusy 16. I co tam jeszcze? W środku jest lepiej wyposażony, bo jak patrzę na antenę, to ma taką popularną w tych czasach radio nawigację. Oczywiście jeszcze przeciwdzielne. No i co do stanu technicznego? Ładnie wszystko pracuje. Silnik nie kopci, nie dymi. Hamulce też biorą równo. Opony w porządku. Zawieszenia nie czuć, jakby było wyjechane. Widać, że jest dobrze utrzymany, bo nawet jak go kupowałem, to w gratisie był do niego fotelik dziecięcy, więc pani chyba, która miała, bo ostatnio jest właścicielka w briefie, dbała o niego, żeby jeździć nim przede wszystkim bezpiecznie. No i dużo osób też zwraca uwagę na blacharkę standardowe, jakieś wgniotki znajdziecie na nim czy rysy, ale nie jest skorodowany, nie jest taki uchrupany jak to niektóre. Czy coś jeszcze warto nie dodać? No, o stylistyce to się nie będę wypowiadał, bo Passata każdy zna, widział i pewnie raz w życiu się przejechał, bo każdy w rodzinie pewnie, czy tam wśród znajomych posiadał taki wóz, bo jest mega popularny. To nagramy na szybko książkę serwisową, bo jakoś tak wiele tutaj wpisów na nich nie ma, ale jest za to karteczka do ostatniego serwisu. Proszę tu jakieś przeskoki, a tu macie ostatni od niego. Przy 196, teraz jak widać 198 i od razu Wam pokażę, że w schowku jest również taka zmieniarka, którą podłączacie pewnie pod fabryczne radio, no i możecie sobie podłączyć USB-ka, nie wiem czy sięgnę, bo widzicie SD, USB, zawsze jakiś plusik, chociaż teraz w mobie są transmitery, więc nie jest to jakiś tam wielki problem puścić własną muzyczkę do samochodu. Dobra, to sobie zamknijmy. Widzicie, schowek jest ładny cały, a to nie jest oczywiste w Passacie. W ogóle wnętrze jest jasne i czyste, co się rzadko zdarza. Z tyłu macie podłokietnik. Tutaj jak widać rączka od wybierania biegów, kierunku jazdy raczej, no bo można powiedzieć bieg w przód, bieg w tył. Tutaj to radionawigacja, tak jak Wam wspominałem. Podgrzewanie tylniej szyby, sprawna klimatyzacja. Wyłączyłem, żeby po prostu tutaj nawiewy nie dmuchały w mikrofon, ale zdejmiemy tu, zróbmy tak. Spójrzcie, jak bardzo ładnie się prezentuje kierownica, praktycznie zero zużycia, jeszcze jest ta fajniejsza trzyramienna, zegary z dużym wyświetlaczem na środku nie są wylane i pewnie Wam też na tym wyświetlaczu przy okazji pokazuję, jak coś jest w nawigacji, kierunek jazdy. Mój boczek w świetnym stanie, niezużyty. Tutaj te klamki zawsze były podrapane, no bo Volkswagen, jak pewnie widzieliście i wcześniej, stosował taką flokowaną powierzchnię, dwie elektryczne szyby, centralny zamek, a tu jeszcze macie miejsce na książkę serwisową, ale najważniejsze co, to schowałem w schoweczku. Czy coś jeszcze o wnętrzu warto powiedzieć? Sufit nieodklejony, co w sedanie często się spotyka, że się odkleja. Co? I tyle chyba o wozie. No, każdy, tak jak powiedziałem wcześniej, Passata już widział, więc nie będę tutaj marnował Waszego czasu i przechodzę do sedna. Pamiętajcie, że u mnie każdy samochód jest opłacony. Akurat w tym przypadku nie możecie sobie wykupić gwarancji, bo jest powyżej 20 lat, ale myślę, że mało osób to tak
dość tanich samochodów dobiera gwarancję, gdzie potrafi ona być, nie wiem, 10% wartości ceny. Jeszcze Wam dodam, że jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Macie pytania, to może być komentarz lub media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie, czy też Facebooku. A chcecie zobaczyć, co mam jeszcze powystawiane? Wbijcie na mavkarautomoto.pl. No i dodam jeszcze, że jeżeli nie macie tego auto, dostarczę jak do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę je Wam przywieźć na lawecie. To by było na tyle. Pozdrawiam, hej!